Siemka, tu Trashing Matt. Witam i zapraszam na kolejny odcinek Mega Kampanii. A dziś przyjrzymy się sytuacji na świecie w roku 1350. Dobra, zaczynamy jak zwykle od Skandynawii, a ta w roku 1300 była pod pełnym panowaniem pogańskich Wikingów. I to pomimo tego, że spora część tamtejszej ludności została w poprzednich stuleciach nawrócona na chrześcijaństwo. Ale już po 50 latach mamy tutaj całkowitą zmianę. A to dlatego, że dwa najpotężniejsze królestwa, a więc Szwecja i Dania, przyjęły chrzest. No i Dania rozpoczęła tutaj ekspansję na terytorium pogańskiej Norwegii, a pogańska Finlandia także była dość mocno podzielona i osłabiona. Czas na Wyspy Brytyjskie, a te na początku XIV wieku zdominowane były przez dwa królestwa. A więc Królestwo Anglii, które rozpoczęło ekspansję na terytorium Szkocji i Walii, i Królestwo Irlandii. Po 50 latach mamy tutaj znaczący rozrost Królestwa Anglii, które zajęło wiele terytoriów de jure Szkocji i podobnie uczyniło także Królestwo Irlandii. No i co ciekawe, mamy tutaj także odrodzenie się Królestwa Szkocji, ale królestwo to jest niezwykle słabe. Czas na Europę Zachodnią? No i tutaj Cesarstwo Frankijskie było dość mocno okrojone. No, ponieważ straciło m.in. Królestwo Aragonii wraz ze sporą częścią południowej Francji. Ale już po 50 latach mamy tutaj dość znaczące zmiany. Cesarstwo odzyskało sporą część Tuluzy, nie odzyskało jednak Aragonii. No i w wyniku dziedziczenia do cesarstwa przyłączone zostało także Królestwo Lotaryngii. No tak więc nastąpiło tutaj przesunięcie granic cesarstwa na wschód. Czas na Półwysep Iberyjski i ten w roku 1300 zdominowany był przez chrześcijańskie królestwa. Rekonkwista została już niemal całkowicie zakończona i w rękach muzułmanów znajdowało się tylko jedno niewielkie terytorium w Murcji. Ale po 50 latach mamy tutaj jednak odwrócenie tej tendencji. No, ponieważ sułtanat Achajeidów zdołał odzyskać sporą część katolickiego terytorium. Czas na Afrykę Północną i Subsaharyjską. No i tutaj od wieków mieliśmy niezmienioną sytuację. A więc muzułmańskich Berberów na północy i pogańskie ludy subsaharyjskie na południu. Ale w roku 1350 mamy tutaj już pewną zmianę. Mamy m.in. katolickie księstwo Fezu na północy, a wielki Mansa Imperium Mali zdecydował się przyjąć islam. Czas na Półwysep Apeniński. I tutaj w roku 1300 mieliśmy całkowitą dominację Królestwa Włoch. W rękach muzułmanów znajdowały się jedynie południowe krańce półwyspu, a także wyspa Sycylia. Ale w ciągu tych 50 lat Królestwo Włoch zmagało się z pewnymi problemami, w wyniku czego muzułmanie odzyskali nieco ziem na południu. Dobra, czas na Bałkany. No i tutaj mieliśmy jak zwykle dość chaotyczną mozaikę. Tengryści odzyskali kontrolę nad Grecją, no, która była w przeszłości celem wielu wypraw krzyżowych i mieliśmy tutaj kilka tengryjskich hanatów. A więc hanat Chorwacji, nieco słabszy hanat Serbii, najpotężniejszy hanat Węgier i nieco mniejszy hanat Bułgarii. Pomorskim krzyżowcom pozostało tutaj niewielkie terytorium w Epirze, a z kolei od strony stepów do Gór Karpackich zaczęła wdzierać się powoli Złota Orda. No i po 50 latach mamy tutaj dość spore zmiany. Najpotężniejszy hanat regionu, a więc hanat Węgier, utracił całość swego rdzennego terytorium na rzecz Złotej Ordy. Nieco ziem odzyskali tutaj także muzułmanie, a po kolejnej udanej wyprawie krzyżowej sporo terytoriów powróciło w ręce króla Pomorza. Czas na Europę Centralną? No i tutaj najsilniejsze w roku 1300 były królestwa Polski i Pomorza. Niemcy jak zwykle były dość mocno podzielone, słaba była także Bawaria, która utraciła sporą część rdzennego terytorium na rzecz Lotaryngii. No i po 50 latach mamy tutaj pewne zmiany, ponieważ ziemie Lotaryngii zostały przyłączone do cesarstwa, mamy tutaj jednak także zjednoczenie ziem niemieckich. Mamy także ekspansję Królestwa Danii na wybrzeżu Morza Północnego. Dobra, czas na region Bałtyku. I tutaj na początku XIV wieku Bałtowie mieli bardzo duże problemy.
większość ich terytorium wpadła w ręce duńskich Wikingów i mieliśmy tutaj tylko dwa niewielkie plemiona. Spora część tradycyjnie bałtyjskich terytoriów była także w rękach Królestwa Polski i obydwu Rusi. No i po 50 latach mieliśmy tutaj także dość spore zmiany, ponieważ pierwszy król zjednoczonej Litwy, Oleg, przyjął chrzest. No i udało mu się tego dokonać, nie obyło się jednak bez problemów. No ponieważ Litwa zmaga się z dość groźną rebelią i utraciła sporą część swych ziem na rzecz Rusinów. W tym między innymi Wilno. Dobra, czas na region Rusi. No i tutaj mieliśmy podział na dwa dość potężne państwa. Jedno skupione wokół Nowogrodu, a drugie wokół Kijowa. No i na południu mieliśmy tutaj broniącymi się przed ekspansją Słowian rycerzy szpitalników, a na dalekiej północy mordwińskie Królestwo Permu. No i po 50 latach mamy tutaj zjednoczenie obydwu Rusi. No i rządzący nimi Dobrynia Mądry wykorzystuje potencjał swego potężnego państwa, dokonując ekspansji na terytorium ugrofińskie i bałtyjskie. No jednak na Rusi cały czas obowiązuje prawo równego podziału, tak więc po jego śmierci państwo to najprawdopodobniej ulegnie kolejnemu podziałowi. Na stepach w roku 1300 mieliśmy całkowitą dominację Złotej Ordy. No i po 50 latach nic tutaj się nie zmieniło. Czas na terytorium Azji Mniejszej? No i tutaj na początku XIV wieku mieliśmy prawdziwą mozaikę. Na zachodzie mieliśmy tengryjskich najeźdźców, centrum znajdowało się w rękach podzielonych muzułmanów, a w rejonie Kaukazu mieliśmy dość sporą obecność Mongołów z Iłchanatu. No i po 50 latach także mamy tutaj pewne zmiany, ponieważ terytoria tengryjskie zamieniły się na terytoria katolickie. Mamy tutaj także konsolidację ziem muzułmańskich w rękach sułtanatu Abbasydów, a z kolei Iłchanat stracił sporą część ziem na Kaukazie. Dobra, czas na Bliski Wschód. I tutaj na początku XIV wieku mieliśmy cały czas całkiem silny kalifat. No, który jednak utracił sporą część terytoriów na rzecz Iłchanatu, a więc między innymi Mezopotamię i, co chyba ważniejsze, Mekkę. No i po 50 latach mamy tutaj znaczące osłabienie muzułmanów. No, ponieważ Mongołowie z Iłchanatu podbili spore połacie Półwyspu Arabskiego. No i w tym momencie kalifat ograniczony jest tylko do Lewantu. Dobra, czas na Egipt i Afrykę Wschodnią. No i tutaj w roku 1300 na północy mieliśmy ziemię kalifatu, na południu zaś ekspansję koptyjskiego królestwa Nubii. No i po 50 latach mamy tutaj także dość spore zmiany, ponieważ Egipt został po raz kolejny wyzwolony przez koptyjską rebelię. Silna pozostaje także koptyjska Nubia. Pytaliście także dość często o dynastie i co do rodów, które panują w więcej niż jednym państwie, no to można tutaj wspomnieć tylko o dwóch. Mamy więc tutaj Karolingów, którzy panują w Anglii, w Cesarstwie Frankijskim, a także w Niemczech, w Bawarii i w Aragonii. No, należałoby tutaj także wspomnieć o drugim, niegdyś cesarskim rodzie, a więc o Welfach. A ci panują na Pomorzu, w Czechach i w Irlandii. Mamy także w tej chwili tylko dwie republiki kupieckie, a więc dominującą w rejonie Bałtyku Republikę Pruską i dominującą w rejonie Morza Śródziemnego Republikę Genui. Często pytacie także o Piastów, no i rządzą oni w tej chwili dwoma księstwami Królestwa Pomorza. Mamy więc tutaj księcia Saksonii Małowuja, którego linia wywodzi się od króla Janka Nieprawego. Mamy także księcia Braniboru Uściecha V. A z kolei ten wywodzi się od króla Masława Półrękiego. Spójrzmy także na autorytet rozmaitych religii. No i najlepiej radzą sobie oczywiście katolicy. Ale już co ciekawe, na drugim miejscu mamy religię koptyjską. No, którzy ostatnio odnieśli dość sporo sukcesów, wyzwalając się spod panowania islamu i dokonując niewielkiej ekspansji. Na trzecim miejscu mamy tutaj oczywiście tengrystów, no, którzy mają bardzo, ale to bardzo wielkie terytorium. Na czwartym mamy islam, a na piątym zreformowane wierzenia słowiańskie.
Spójrzmy także na państwa i pod względem terytorium największa jest tutaj oczywiście Złota Orda. Ale już niewiele mniejsze ziemie kontroluje Cesarstwo Franków, na trzecim miejscu mamy Kalifat, na czwartym Ilchanat, na piątym Zjednoczoną Ruś, Polska zaś znajduje się na miejscu ósmym, a więc całkiem nieźle. Dobra, także to tyle na dzisiaj, dzięki za oglądanie i zapraszam na kolejne odcinki już wkrótce.